Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No kiedy upadnie Ameryka? No Ameryka upadnie wtedy, kiedy komuniści przekonają więcej niż 50% Amerykanów, że Ameryka jest do dupy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jest bardzo blisko 50% już uważa, że Ameryka jest do dupy. Jak się posłucha wszystkich tych polityków, no to oni nieustannie, demokraci, to ciągle tłumaczą, że jest seksistowski, rasistowski, taki, owaki. No nienawidzą Ameryki, nie są dumni z Ameryki. W zasadzie ostatni taki prezydent, to który jeszcze mówił, że Ameryka jest wspaniała, wielka i przyszłościowa, to był Clinton, no a później to już w ogóle wszyscy ostatni. Muhammad Obama jak pojechał, no to oby na Amerykę na lewo i na prawo. Biden również opieprza. Wszyscy ci politycy amerykańscy, demokraci robią to samo. Jak się posłucha Kennedy'ego, no to po prostu to jest noc, dzień i noc po prostu. No to jest nie do uwierzenia, jak co się zrobiło z Partii Demokratycznej. No to są po prostu komuniści, którzy chcą zniszczyć Amerykę, żeby właśnie zawładnąć i rządzić jednopartyjnie. Teraz jest taka sytuacja, no wszyscy ci lewacy amerykańscy są wściekli, po prostu ogarnęła ich furia, dlatego że senator Joe Manchin z zachodniej Wirginii, on w zasadzie stanął okoniem na sprawie no, zmiany prawa niemigracyjnego, w sprawie prawa wyborczego. No i to jest w tym czasie właśnie, kiedy Ameryka jest strasznie podzielona. Ameryka po prostu nigdy tak nie była podzielona. No ale gdzie jest ten podział? Republikanie kochają swój kraj, demokraci nienawidzą swojego kraju. Tak, także Izba Reprezentantów, no to jest różnica jest minimalna, no bo ogólnie jest reprezentantów jest 435 i demokraci mają 222, a Republikanie raptem chyba 7 mniej. Senat jest idealnie podzielony 50-50. No, wiceprezydentka Kamala Harris ma ten 101 głos. No ale teraz Joe Manchin z zachodniej Wirginii, on w zasadzie decyduje o wszystkim. No i komuniści chcą go zniszczyć. Oni chcą zniszczyć jego swojego własnego polityka. No, Manchin jest troszeczkę też zainteresowany tym, żeby być w polityce. On był gubernatorem, on tam doszedł do polityki, do Senatu w 2010 roku, no ale on jest demokratą w bardzo takim republikańskim stanie. No i w tym stanie, no to ludzie nie mają cierpliwości, nie mają tam nawet demokraci, jeszcze ci demokraci, no to nie mają cierpliwości na lewackie ataki na kopalnie. W zachodniej Wirginii jest sporo kopalń. Ci nawet demokraci, no to można powiedzieć, że w tej zachodniej Wirginii, no to są jeszcze ci demokraci z tych normalnych demokratów, to nie są jeszcze komuniści. I oni są przeciwko atakom na policję, są przeciwko atakom na prywatne ubezpieczenia zdrowotne. No ogólnie rzecz biorąc, zachodnia Wirginia, no to jest jeszcze normalna, ta wschodnia, ta normalna Wirginia, no to już jest kompletnie komunistyczna. Tam ten gubernator, no to zaproponował prawo do skrobanki godzinę po opuszczeniu płodu ciała kobiety, czyli godzinę po opuszczeniu płodu, no to płód już nie jest płodem, to już jest dzieckiem. No i ten gubernator komunistyczny proponował, że jeszcze może nastąpić skrobanka, no czyli chodziło o zamordowanie tego żywego dziecka. No to jest taka różnica, zachodnia Wirginia i ta Wirginia normalna.
On również jest przeciwko, wyeliminowaniu głosowania w Senacie tak zwanego filibuster. Filibuster, no to znaczy, że musi być 60%. Dlaczego musi być 60%? No, dlatego musi być 60%, no bo od 250 lat politycy w Ameryce wiedzieli, że najgorsze, co może być, no to, żeby szala przychylała się o jedną osobę. 60% co to robi? No jeżeli jest, podjęta decyzja Senatu, no to dwóch senatorów jest za, znaczy trzech senatorów jest za, a dwóch jest przeciwko, dlatego jest to 60%. No i to ma sens, tak, że po prostu część z przeciwnej partii musi się zastanowić, czy jakaś taka ustawa, którą przeciwna partia sugeruje, jest dobra, czy nie, i czy się utożsamia. No i bardzo często w przeszłości właśnie ten filibuster, te 60%, no to bardzo poważne ustawy były zatwierdzane. No Manchin, no to nie jest jakiś polityk, który chce po prostu zniszczyć wszystko, no ale on jest praktyczny, no i w zasadzie zmusza demokratów do tego, żeby popatrzyli się na to, co się w ich partii dzieje, a jednak się dzieje sporo, no i tego ignorować za bardzo nie można. No co się stało w Ameryce? W Ameryce to biali mężczyźni, kobiety z wyższym wykształceniem, oni w zasadzie wstąpili do partii demokratycznej, no i jak wstąpili do partii demokratycznej, to te wszystkie uczelnie, koledże, uniwersytety, które im pompowały i prały mózg, po prostu przeszli ostro na lewo. No w Ameryce przez ostatnie 20-30 lat coś takiego makabrycznego się stało, że dzieci z konserwatywnych rodzin szły na te liberalne koledże, uniwersytety. Rodzice płacili ciężkie dziesiątki tysięcy dolarów, no i dzieci wracały po prostu nienormalne, zlewaczone, bardzo często zboczone, nienawidzące swoich własnych rodziców. I to jest straszna tragedia. No ale co się stało? No to się stało, że w zasadzie to nie bardzo pasuje mniejszościom. To nie bardzo pasuje, całe te lewactwo nie pasuje mniejszościom, nawet takim umiarkowanym czarnym, umiarkowanym hiszpańskojęzycznym Azjatom, bo Azjaci no to z reguły są dosyć przedsiębiorczy, przyjeżdżają do Ameryki, no to zakładają najróżniejsze firmy, pralnie, niepralnie, jakieś kafejki, nie kafejki. Również pracująca klasa amerykańska, czyli w zasadzie ludzie z wykształceniem do 12 klas. No i to jest dużo więcej. To jest więcej niż tych białych z młodych białych z wykształceniem, którzy po prostu wskoczyli na główkę w całe to bagno komunizmu. No i wszyscy i nie tak jak postępowi komuniści, te mniejszości ogólnie zgadzają się i popierają prawo czy obowiązek posiadania dowodu osobistego w czasie głosowania. Popierają to, żeby był wolny wybór pójścia do szkoły. Popierają to, żeby do koledżu, na uniwersytet przyjmować niezależnie od koloru skóry, że to nie powinno być powiedzmy punktów za pochodzenie. Zgadzają się, że policja powinna być więcej policji powinno być tam, gdzie jest więcej sytuacji kryminalnych. No, lewacy tego nie chcą. Niczego z tego, co powiedziałem, oni nie chcą. Każdy normalny rozumie, że no widzi, każdy normalny widzi, że demokraci w Ameryce, no to oni są przekonani, że mogą traktować mniejszości etniczne i rasowe
w zasadzie jako grupy takie bardziej lewackie z zasady. No ale to jest duża pomyłka, tak szczerze mówiąc, patrząc na badania, patrząc na obserwacje, no to we wszystkich grupach społecznych, we wszystkich grupach rasowych jest podobna i są podobne proporcje konserwatystów, czyli wśród Azjatów, wśród Murzynów, wśród hiszpańskojęzycznych. Ludzie, którzy się identyfikują jako konserwatywni, są mniej więcej, podobne. To, co się stało w 2020 roku, kiedy bardzo dużo niebiałych konserwatystów głosowała na konserwatywnych przedstawicieli, no i oni głosowali w dużo większych liczbach, w dużo większych ilościach. Jak się tak popatrzy, co się działo, kiedy George Floyd, czyli ten bandzior, który chciał szukać Hindusa fałszywymi 20 dolarami, został aresztowany, później pobił tam policjanta, wyskoczył z tego radiowozu i został złapany za radiowozem, no i był trzymany i proszony przez 9 minut, żeby się poddał, no nie chciał się poddać, no to kiedy miasta amerykańskie były spalane i kiedy lewactwo zaczęło krzyczeć, żeby zabrać fundusze policji, no to nie jest głos, który przemawia do hiszpańskojęzycznych, nie przemawia do Azjatów, do sporej ilości Azjatów, nie przemawia do sporej części murzyńskiej. No i poparcie dla Joe Bidena po prostu spadło. To spadło do tego stopnia, że dużo niebiałych po prostu się zgadza z konserwatywnymi ideami. I jak się popatrzy na różne inne badania, no to, że demokraci zakładają, że mają największe poparcie wśród kolorowych. No i to, że demokraci nie rozróżniają. Demokraci za bardzo nie rozróżniają, że jednak wśród tych mniejszości są ludzie przedsiębiorczy, są ludzie, którzy nie są z natury socjalistami, że są to ludzie, którzy nie są z natury lewakami, no to kosztowało ich dosyć sporo, bo jednak wielu w wyborach lokalnych do lokalnych stanowych senatów po prostu byli wybierani konserwatyści. No wielu miastach, wielu stanach, na przykład w New Hampshire, to wszystko w zasadzie poszło na republikanów poza Bidenem. Także jak się zastanowić, co się tam stało, no to można śmiało powiedzieć, że po prostu było tam jedno wielkie oszukaństwo. No i to, że największe było po prostu ilość czarnych głosowało, powiedzmy w Georgii, czy w Arizonie, czy w Michigan, no to w 2020 roku, no to tam spadła ta ilość głosujących w porównaniu do 2016 roku, czyli tych wyborów prezydenckich, czy 2018, czyli w tych wyborów między prezydenckimi. Media społecznościowej, internetowej i tak dalej, no to nie pomagają. Nie pomagają ogólnie, no ale środki te masowego kłamstwa, no to ciągle tylko podkreślają to, że jest potężny rozdział, wśród republikanów, no i że ten rozdział został zrobiony przez Trumpa. No nie jest to taka prawda. Wszystkie te komunistyczne świnie w partii republikańskiej. W Ameryce oni są nazywani RINO. RINO, no to jest RINO po polsku, czyli bez H, no bo to brzmi prawie jak nosorożec, ale to znaczy Republican in name only, czyli
republikanin z nazwy tylko. No i to są większość właśnie takich zawodowych polityków, którzy po prostu zawsze się ślizgali po środku. No i teraz środki masowego przekazu mówią, że Partia Republikańska się rozpada. No, Partia Republikańska się za bardzo nie rozpada. Bardziej się rozpada w takim w zasadzie Partia Demokratów. W takim życiu rzeczywistym to republikanie mają szansę po prostu pokazać tym mniejszościom, co jest potrzebne, żeby zwyciężyć, żeby konserwatyści zwyciężyli. Patrząc na liczby, Trump miał poparcie w 2020 roku, Trump miał poparcie większe 4% wśród hiszpańskojęzycznych niż ktokolwiek inny. Miał 6% więcej poparcia wśród czarnych. Tak samo wygrał największą ilość wśród Azjatów, nawet porównując do George'a W. Busha w 2000 roku. No, nie znaczy to, że republikanie kompletnie będą wybierani przez czarnych, żółtych i brązowych, no ale to widać, że coś się dzieje. No i demokraci zaczynają się martwić. Lewactwo, zaraz dochodzi do takiego wniosku, że te mniejszości rasowe i etniczne, zawsze muszą być obudzonymi socjalistami, że dochodzą do wniosku, że wszyscy ci, którzy przyjadą z Meksyku, to są założenia socjalistami, że każdy Murzyn jest socjalistą, ale to to prawda jest taka, że takim obudzonym socjalistą to są z reguły bogaci, biali lewacy. Takich właśnie ludzi mniejszości nie za bardzo szanują, nie za bardzo lubią, i w zasadzie nie utożsamiają się z nimi. Demokraci rozumieją, że ten udział mniejszości jest coraz mniejszy. No dlaczego? No dlatego, że Partia Demokratów w zasadzie została uprowadzona przez komunistów i dużo, powiedzmy, krytyka przez konserwatystów, krytyka tej krytycznej teorii ras, czy krytyka tego, że demokraci lewacy chcą zabierać pieniądze policji, dużo mniejszości etnicznych i rasowych z tym się zgadza. Dużo mniejszości rasowych zgadza się również z tym wściekłym napływem nielegalnych imigrantów. No i to jest to, co dzwoni w sercach normalnych ludzi. Dużo jest ludzi, którzy Wolny rynek i cała ta idea wolnego rynku preferowana przez republikanów, to brzmi dobrze wśród niebiałych, tak? Większość normalnych ludzi chce jednak tego wolnego rynku, ludzi, którzy są przedsiębiorczy. Wiadomo, że demokraci atakowali Trumpa za jego określenia najróżniejszego rodzaju, ale ludzie się zgadzają. Ludzie chcą wolnego rynku. Nie po to przyjechali wielu właśnie kolorowych, niebiałych przyjechało do Ameryki. Nie po to, żeby zastać czy budować socjalizm. No, szczególnie powiedzmy ludzie z Wenezueli czy z Kuby. No, Polaków dziwnie jest ponad 50% Polaków w Ameryce, to są komuniści, głosowali na Bidena, co też jest dosyć kretyńskie. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Oglądasz reklamy, dziękuję. Piszesz
swoje komentarze, to też jest bardzo dobre. Nie subskrybujesz, tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego monetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję za to, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla komunistów. Patrzcie się, co się dzieje. Nie dokładajcie ręki do tego, żeby komuniści zniszczyli Amerykę. Nie dokładajcie ręki do tego, żeby był jednopartyjny system socjalistyczny w Ameryce. No bo jedyne, co będzie, to będzie głód, smród i ubóstwo w Ameryce, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Zdrowia dla normalnych.